Witam Armię WK, witam hejterów, witam wszystkich. Dzisiaj chciałem odpowiedzieć na 5 pytań, które wybrałem spod filmu o Full Body Workout kontra Split, bo było ogólnie sporo pytań, sporo wątpliwości. Mam nadzieję, że wybrałem właśnie takie pytania, które najwięcej wyjaśnią dużemu gronu ludzi, które zadawało te pytania. Także lecimy z pierwszym pytaniem, nie przedłużam. Pytanie numer jeden. Początek omijam, bo jest trochę niecenzuralny. Skupiasz się na rzeczach i przekonujesz do nich, które nie są w rzeczywistości najważniejsze w budowaniu masy mięśniowej. Trening full body workout moim zdaniem jest dobrym treningiem, ale choćby trening HST jest dużo bardziej efektywny. Okej. Sprawa wygląda tak, że HST i full body workout to nie jest ten sam poziom. To nie są rzeczy, które można wybrać albo jedno, albo drugie. Full body workout to jest metoda rozkładania treningu w tygodniu. To znaczy trenujemy całe ciało na każdym treningu, który wykonujemy w tygodniu. HST jest opcją periodyzacji i full body workout zawiera się w HST. Full body workout jest trening całego ciała na jednym treningu. W HST trenujemy całe ciało na jednym treningu. Różnica między HST i full body workout jest taka, że HST to jest speriodyzowany na, jeśli dobrze pamiętam, 8 albo 10 tygodni trening, w którym cały czas wykonujemy full body workout na różnych przedziałach intensywności, na różnych przedziałach zakresów powtórzeń. Robimy 2 tygodnie, gdzie mamy 5 powtórzeń, ciągle full body workout, robimy 2 tygodnie, gdzie mamy 10 powtórzeń, znowu full body workout, robimy 15 powtórzeń, kolejne 2 tygodnie i następnie te ćwiczenia ekscentryczne, mierzenie maksów i tak dalej. Także full body workout i HST nie można porównywać, bo to są dwie zupełnie inne rzeczy. Kolejny przykład, mój osobisty trening, który ułożyłem chłopakom i ogólnie układam ludziom, kiedy się do mnie zgłaszają. To znaczy HST w periodyzacji falującej na przestrzeni tygodnia. I tu też jest przykład, gdzie full body workout jest wykorzystywany w periodyzacji. To znaczy mamy dzień piątek, mamy dzień dziesiątek i dzień piętnastek. W jednym tygodniu jest zamieszczony cały HST i właśnie zmieniony z takiej periodyzacji liniowej, która jest właśnie w HST, na periodyzację falującą właśnie w tym moim treningu. Także takie rozjaśnienie do tego pytania i jeszcze dodam, że czy HST, czy taki full body workout, pewnie ty go rozumiesz jako progresję liniową, czyli dodawanie z treningu na trening, to jest według ciebie full body workout? Tak myślę, że tak to rozumiesz? No to okej, full body workout z progresją liniową jest dużo lepszy dla początkujących. Także pierwszy rok, może nawet pierwsze 2 lata, full body workout z progresją liniową będzie dużo lepszy niż HST, w którym mamy periodyzację liniową i to bym wrzucił dla średnio zaawansowanego albo nawet jeszcze później, bo tak bym zrobił. Pytanie numer 2. Saker. Mówiłeś, że poszczególna partia w full body workout jest przećwiczona około 150 razy w roku, a na splicie tylko 50. Okej, ale zakładając, że w full body workout robisz jedno ćwiczenie na jedną partię razy 3 serie, to wychodzi w ciągu roku 450 serii na partię. W splicie wykonujesz 3 lub 4, nawet 5 ćwiczeń na partię, więc w ciągu roku wykonasz 200 ćwiczeń, zakładając 4 ćwiczenia podczas jednej sesji. Na partię 3 razy 3 serie wychodzi 600 serii. Objętość jest więc większa w splicie. Popraw mnie, jeśli się mylę. Okej. Jeśli chodzi o czystą matematykę, prawdopodobnie w splicie wykonamy więcej serii w roku. Tylko że nie o to tutaj chodzi, dokładnie ile wykonamy serii. Bo tak jak
nie pamiętam, który to był punkt w tamtym filmie, ale możesz sobie przypomnieć o syntezie protein, że ją podnosimy, no to zwróć uwagę na to, że jeśli robisz split, wykonasz te dużo więcej serii na jednym treningu, ale syntezę protein masz podniesioną tylko raz w przeciągu tygodnia. I tylko 50 razy masz podniesioną syntezę protein w ciągu roku. Przy full body workout masz 150 razy podniesioną syntezę protein. I mimo tego, że prawdopodobnie, co mówię, prawdopodobnie zrobisz trochę mniej objętości, bo często się zdarza, że się wykonuje dwa ćwiczenia na full body workout. I często się zdarza, że na splicie robi się tylko trzy, więc to akurat, wiesz, to co ty napisałeś to jest przykład. Ja również podaję przykład. Nie zawsze wyjdzie, że w splicie będzie więcej serii. Może wyjść mniej, może wyjść równo. Nie o to tutaj chodzi. Chodzi o tą syntezę protein. Częstotliwość jest dużo ważniejsza niż objętość na jednym treningu. I jeszcze druga sprawa, jeśli chodzi o to pytanie. Ważne jest, poza samą ilością serii, jakie są te serie. I tutaj przytaczam znowu kwestię efektywnych powtórzeń. Tak jak powiedziałem, między 60 a 85% intensywności to będą efektywne powtórzenia. Jeśli zrobimy poniżej tego, to już nie będą efektywne powtórzenia. Jeśli robisz 5 ćwiczeń na jedną partię, to w pierwszym, drugim, prawdopodobnie w trzecim jeszcze zrobisz takie efektywne powtórzenia. Ale czwarte i piąte ćwiczenie to już nie będą efektywne powtórzenia. I okej, to jest dopompowywanie mięśni, tak? Ty podnosisz stres metaboliczny, ale jeśli chodzi o napięcie mechaniczne, czyli główny faktor podnoszący naszą hipertrofię, to tutaj już się praktycznie nic nie dzieje. Także te, dajmy na to 150 z tych 600 serii, które ty wyliczyłeś, to prawdopodobnie jest, wiesz, 5% tego, co mogą ci dać 450 serii na full body workout, które robisz na pełnym gazie, na maksymalnych możliwościach. Bo te ostatnie ćwiczenia to już taki flak jest, nie? To już połowę tego, prawdopodobnie tego ciężaru, który w pierwszych seriach mógłbyś używać, będziesz wykorzystywał w ostatnich ćwiczeniach na tą partię, no jeśli robisz ich na przykład 5. Ok, pytanie numer 3. Co z treningiem push-pull albo góra-dół co drugi dzień? Ja powiem tak, jeśli push-pull albo góra-dół udaje się wykonać na częstotliwości 3 razy w tygodniu, to może to się okazać lepsze niż full body workout i niekoniecznie dla początkujących, ale dla bardziej zaawansowanych, bo trochę więcej pracy się wykona i mimo wszystko przetrenujemy każdą partię 3 razy w tygodniu. W takim razie, no właśnie, widzieliście na pewno plany, które układam chłopakom, gdzie oni mają push-pull albo góra-dół, wszystko 2 razy w tygodniu, plus jeden dzień full body, gdzie jest trochę mniej pracy i trochę to jest taki lżejszy dzień, ale to daje nam wciąż przetrenowywanie partii 3 razy w tygodniu. I możemy to zrobić z trochę większą intensywnością, z trochę większą objętością dzięki temu podzieleniu. W każdym razie push-pull albo góra-dół wykonywany wszystko 2 razy w tygodniu w zestawieniu z full body 3 razy w tygodniu, biorąc pod uwagę wszystko to, co wspominałem w punkcie pierwszym i drugim, według mnie przegrywa. Oczywiście to akurat jest moja subiektywna ocena, bo nie mam tutaj żadnego podparcia się badaniami, ale obstawiam, że na full body albo na push-pull, push-pull, full body zrobimy większy progres niż na push-pull, push-pull w czasie jednego tygodnia. Ok, i pytanie ostatnie. Mówisz, że jak robimy 5 serii po 5 powtórzeń ciężko na OHP na jednej sesji, to żeby nie dawać potem drugiego ćwiczenia na barki w innym zakresie powtórzeń. A na przykład jak patrzę na plan treningowy owcy, to widzę OHP 4 serie po 5, akurat u niego jest, a potem wznosi i face pulse w przedziale 10-15. Jakbyś się do tego odniósł? Już się odnoszę.
wyciskania pionowe, jakiekolwiek, OHP, wyciskanie Huntley, cokolwiek nie wymyślicie, to będzie trening przedniego aktonu barku i góry klaty w 90, pewnie kilku procentach, znowu nie mam poparcia badaniami, ale z czystej biomechaniki ciała jakby rozumiem, że środkowy akton i tylny akton robią tu, tylny akton w ogóle robi zero, środkowy akton barku prawdopodobnie parę procent pomaga przedniemu aktonowi. Także, jak widzisz, nie ma tutaj u owcy wznosów w przód jako ćwiczenie suplementacyjne do tego wyciskania OHP, tylko ma wznosy bokiem i face pulse, czyli to jest trening tych głów, które praktycznie nie robią nic. No, oczywiście ta głowa środkowa robi trochę, ale dla przedniego aktonu barku i góry klaty tu nie ma żadnego miksu powtórzeń. Także stąd dorzucone te ćwiczenia i takie dorzucanie jest ok. Tak samo, jaki by tu jeszcze przykład podać. Prawdopodobnie jeśli robimy dwugłowę jakoś bardzo ciężko na zasadzie takiego ćwiczenia 5x5 albo trochę więcej w hipertrofii, i zawsze przy dwugłowym pracują łydki, jeśli to jest zgięcie w stawie kolanowym, a potem robimy łydki już osobno, to nie ma problemu, żeby tutaj też się pomieszały te zakresy powtórzeń, bo łydki robią bardzo mało przy tym zginaniu kolana. Także no, to jest kolejny przykład tego, że nie ma co się aż tak nad tym skupiać. Chodzi o to, żeby nie zrobić na jednym treningu wyciskania 5x5 na klatę i nagle na skosie robimy 3 serie po 15. Tak? O to dokładnie o to chodzi, o takie mieszanie powtórzeń. I jeszcze dwie rzeczy, bo pytania już się skończyły, ale dwie rzeczy, które chciałem rozjaśnić. To znaczy, bo często padało pytanie o 40 do 70 powtórzeń, ale czy to jest na partię, czy na tydzień, czy na jednym treningu. Chodzi o 40 do 70 powtórzeń na partię albo na jakiś konkretny ruch na jednym treningu. To znaczy, jeśli trenujemy 3 razy, to pewnie do 210 powtórzeń w tygodniu możemy dojść. I, no i tak jak mówię, no chodzi o 40 do 70 na jednym treningu. Jeszcze chciałem, tu mam na dole zapisane, rozjaśnić, że ktoś pisał, że split bardziej by pasował do średnio zaawansowanych, ale okej, bardziej, jeśli już właśnie dla średnio zaawansowanych, bo u nich wtedy spowalnia się ta adaptacja i raz w tygodniu możemy się porządnie adaptować, ale dla średnio zaawansowanych nie przechodzi się właśnie na split, żeby iść dalej, kiedy już te adaptacje spowalniają i nie adaptujemy się stringu na trening. Tylko warto jest wykorzystać wtedy coś na zasadzie periodyzacji falującej, na przykład, gdzie właśnie mamy 3 różne zakresy powtórzeń na przestrzeni tygodnia i adaptujemy się do każdego z nich osobno. Powtarzam, osobno, nie mieszamy nic na jednym treningu. Tyle. Jeśli macie jakieś dalsze pytania do full body, kontra split, cokolwiek, walcie w komentarzach na dole. Postaram się odpisać na tyle, na ile czas mi pozwoli. Jeśli pomogłem, jak zwykle prośba o łapy w górę. Dzięki za wysłuchanie. Na razie. Witam Armię WK, witam hejterów, witam wszystkich. Dzisiaj chciałem odpowiedzieć na raz, dwa, trzy...